Conchita, przypomnij sobie numer, gdzie szarytki mieszkają, że to numer jest 59. No, przypomnij sobie, gdzie jest biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Ile? 56, tak? Czyli 56. Przypomnij sobie to, przypomnij sobie tamto. Przypomnij sobie, czy to możliwe, żeby w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego była Biblia. No ale jej i tak nikt nie czyta. A gdzie ona jest? A gdzie ona leży? A Biblia? Co to Biblia? Co to Biblia znaczy? To są książeczki. Dosłowne tłumaczenie książeczki. No i rzeczywiście jest 66 ksiąg natchnionych. No ale Kościół katolicki oczywiście dodał apokryfy. Apokryf to jest nieprawdziwy. No to samo to, skoro apokryf jest nieprawdziwy, to po co dodawać? Dodali? Oczywiście, że dodali. Oczywiście, nie wolno dodawać. No, nie na... Coś ty. No jest taki utwór apokryficzny też, opowieść taka zatytułowana Przez Twe Święte Zmartwychwstanie. To Jezus w płaszczu wodę nosił, że jak ja chodziłam kiedyś na Polski, ale to do uniwersytetu było, do uniwersytetu, do egzaminu. To polonistka mówiła, że utwór ów apokryficzny ośmieszał postaci Jezusa Chrystusa i święte inne postacie Biblii. No, skoro Jezus w płaszczu wodę nosił, no to coś nie po kolei miał chyba w głowie, albo cała sytuacja miała nie po kolei w głowie, że wydała taki apokryf. Także kaszel, chrumczenie, zimno, nieprzyjemno. Wszędzie zaglądają. Dziady w kościołach zimno mają, pod kościołami jeszcze zimni. I szarytka jeszcze tu idzie. Czy ona będzie Biblię czytała na uniwersytecie? Jeszcze przychodzą tacy studenci, będą zaglądały, po co ta szarytka przyszła, co ta szarytka tutaj robi, proszę Państwa. A w ogóle jacyś ochroniarze, jakie dziady. Proszę Państwa, wchodzi młody, zakapturzony, no bo to młodzi to zawsze mają kaptury na głowie. A ten ochroniarz, och, proszę kurtkę zdjąć, proszę kurtkę zdjąć. A tu mówi, kurtka to dawno w szatnie, chamie, wisi. Przecież młodych tu bardzo dużo przychodzi i nie wiesz, że młodzi bardzo lubią być zakapturzeni. A kto to są tacy w klasztorach katolickich, w kapturach, mnisi katolicy? Też jakby są młodzi, też lubią kaptura chodzić. Także, proszę Państwa, Polak jest niewydarzony, Polak nie ma wyobraźni. No i w takim świecie, proszę Państwa, firmy nie założysz. Mówią, że jak jeszcze był ten komunizm, nic nie zrobisz, a teraz prywatne, tym bardziej nie, bo, proszę Państwa, w Polsce to będzie zawsze źle. No i teraz dadzą Ci tę pożyczkę. No to szybko ją spłać, duża rata. I co tu jeszcze sfilmować? Co tu jeszcze zfotografować? Nie wiem, czy Państwo byliście tutaj w tych ogrodach. One są piękne, tylko nie wiem, czy one są aż tak piękne teraz, jak jest jesień i zima. Państwo zobaczą, jesień i zima. Państwo zobaczą, tam z tyłu te zabudowania, to już nie jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ale ona jest tak duża.